Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj jest niedziela, 14 marca 2021 roku. Jestem na stacji Goleniów. W dniu dzisiejszym, który jest pierwszym dniem po korekcie rozkładu jazdy. Mianowicie korekta rozkładu jazdy weszła w życie dzisiaj o północy. Udaję się w podróż pierwszym kursem pociągu TLK Wyczółkowski relacji Świnoujście Lublin Główny. W dniu dzisiejszym jest to pierwszy kurs tego pociągu w swojej całkowitej relacji. Od początku nowego rozkładu ten pociąg jeździł w relacji Wrocław Główny Lublin. W dniu 11 stycznia został on wydłużony do Szczecina Głównego. Miał w sumie wtedy wrócić w całej swojej relacji, jednak do tego nie doszło. Ale za to wracał on do swojej pełnej relacji w dniu dzisiejszym. Pociągiem TLK Wyczółkowski udam się do stacji Rzepin. I z Rzepina do Goleniowa wrócę drugim kursem pociągu TLK Wyczółkowski w relacji Lublin Główny Świnoujście. Tak więc czekamy na pociąg TLK Wyczółkowski. Wjeżdża pociąg Regio relacji Poznań Główny Świnoujście. ET78004. Wjeżdża pociąg TLK Wyczółkowski relacji Świnoujście Lublin Główny. ET07-1047. Tak więc wsiadam i jadę. Tak więc wyjeżdżamy ze stacji Szczecin Główny.
jedziemy jak najbardziej planowo. Jak wiecie, już jestem po jednej podróży. Wczoraj byłem w Telespolu. Odczuwam jeszcze trochę tamtą podróż. Ale dam radę. Następna stacja Gryfino. Potem Chojna, Mieszkowice, Kostrzyn i będziemy w Rzepinie. Tak więc zobaczymy się już na miejscu w Rzepinie. Szanowni Państwo, zbliżamy się do stacji Kostrzyn. Osoby wysiadające prosimy o zabranie bagażu, rzeczy osobistych oraz o zachowanie ostrożności. Dziękujemy za podróż z PKP Intercity. Informujemy, że na stacji Kostrzyn można przyjąć się w kierunku stacji Gorzów Wielkopolski, Krzyż oraz Berlin. Do zobaczenia.
Jestem na stacji Rzepin. Przyjechałem tutaj zgodnie ze składem jazdy. Mam tutaj niecałe 20 minut. Za niecałe 20 minut przyjedzie drugi telka wyczółkowski, wyraźnie Lublin Główny, Świnoujście, którym wrócę do Goleniowa. Wrażenia w podróży całkiem fajne. Wiadomo, że to jest pociąg TLK, więc nie ma co tak, że tak powiem, nie ma co liczyć, że to jakiś szał i tak dalej. Ale jak na TLK to daje, to podróż całkiem w porządku. Tutaj stoi jakaś stonka. Tam w oddali Trax i Vectron. Tutaj mamy, po prawej mamy Impulsa, po lewej mamy Szarka. Któregoś dnia przyjadę tutaj. Nieco więcej wam pokażę. Mam plan tutaj przyjechać tak na parę godzin, nagrać parę składów. Oczywiście zrobię ten film. Przy okazji planuję szybki przejazd do stacji Kunowice lub przystanku Słubice. Zobaczymy. Myślę, że na Kunowice będą lepsze. Tak więc czekam na pociąg TLK Wyczółkowski.